Katechizm poręczny, czyli rozmowy z księdzem Piotrem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, nie możemy z Panem Pawłem inaczej zacząć katechizmu, jak od podziękowań za życzenia. Zalały nas elektronicznie, komputery były obłożone lodem. Telefonicznie takowoż. Telefonicznie i kartkowo, tak pocztowo, z kwiatuszkami od pań. Także dzięki Wam serdecznie. No po prostu to jest miłe, co tu dużo gadać. Także dzisiaj, proszę Państwa, katechizm rusza z dopalaczami emocjonalnymi. Tutaj chyba trzeba jedną rzecz warto dodać, że no nie będziemy wymieniać z imion wszystkich, którzy... są autorami tych życzeń, bo po prostu się nie da. Tym bardziej, tym naprawdę szczerze i głębiej dziękujemy jeszcze za to, że no trudna do określenia liczba tychże życzeń nas zaskoczyła. Bardzo nam przyjemnie. 3-4, start. Sięgamy do listu z 30 maja, a więc sprzed ponad miesiąca, ale ten czas już sukcesywnie powoli się skraca. Rafał pisze, interesuje mnie tradycyjny katolicyzm, jego radykalizm, jego wymagania moralne, powaga, a przede wszystkim fascynuje mnie piękno mszy świętej trydenckiej. Niestety w moim mieście, a mieszkam w Bydgoszczy, nie odprawia się mszy indultowych i nie ma widoku na zmianę sytuacji. Zresztą ten temat wywołuje agresję wśród postępowych księży. W związku z tym mam pytanie, czy okazjonalnie, na przykład raz w miesiącu lub rzadziej, mógłbym z czystym sumieniem uczestniczyć we mszy świętej odprawianej przez kapłana z Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X? Wiem, że ksiądz nakrzyczy zaraz, że wymyślam sobie, jestem wybredny i nie pasują mi msze gitarowe, sakronowele, oazy, neokatechumenaty, lednica, teze i inne postępowe zdobycze, ale ja szczerze kocham Kościół katolicki. Co jest złego w uczestniczeniu we mszy trydenckiej? W Warszawie u świętego Benona, gdzie jest odprawiana msza indultowa, nie mogę zbyt często bywać. Oczywiście już kilka razy byłem. W Toruniu kończę studia, a tam właśnie znajduje się kaplica Bractwa. Sytuacja kanoniczna Bractwa jest mi dobrze znana, jeśli chodzi mi o okazjonalne uczestnictwo w dawnej przepięknej liturgii. Proszę o wyrozumiałość i pozdrawiam. Wyrozumiałość jest, krzyczeć nie będę, skoro Rafał, który jest autorem tego listu, zna sytuację Bractwa, to wie, że jest to Bractwo, które żyje w schizmie. Biskup Lefebvre stanął na czele ruchu schizmatyckiego. Został obłożony ekskomuniką za to, że w 1988 roku wyświęcił czterech biskupów, choć papież Jan Paweł II prosił, żeby tego nie czynił. I nie powinien rzymski katolik uczestniczyć w liturgii właśnie tegoż Bractwa, dlatego że wtedy de facto idzie do wspólnoty, która nie jest wspólnotą katolicką, nie ma łączności z Rzymem. Tutaj chodzi nie o samą liturgię, bo liturgię trydencką, jak sam autor wskazuje i mówi o tym, jest sprawowana też w Bractwie świętego Piotra, które ma łączność oczywiście ze stolicą apostolską i jest w kościele. Natomiast nie powinniśmy zasiadać do stołu z tymi, którzy nie są naszą rodziną. No są oczywiście uczniami Chrystusa, mają przyjęty chrzest, ale w łączności z Rzymem nie są. To jest, proszę Państwa, tak jak gdyby ktoś powiedział, pójdę na Wigilię do sąsiadów, bo tam jest ładniej. No nie, w Wigilię spędza się z mamą, mężem, żoną, dziećmi przy naszym stole, a rzeczywiście u sąsiada może być ładniejszy stół i ładniejsza i kebanka bożonarodzeniowa i ładniej zaśpiewane kolędy, ale my jesteśmy z naszą rodziną, dlatego przysiądnięcie się do innego stołu, to się mówi, to co ty już odszedłeś od naszej rodziny? Nasza rodzina ma stół, przy którym się wspomina Jana Pawła, przepraszam, teraz Benedykta XVI, papieża, to jest nasza rodzina i dlatego nie powinniśmy uczestniczyć w tamtych liturgiach. Mnie, szczerze powiem, tutaj zaniepokoiło jedno zdanie. Nie pasują mi msze gitarowe, neokatechumenaty, lednica, teze, sakronowele, oazy i tak dalej. Szczerze kocham Kościół katolicki. No, z tego, co zdążyłem zauważyć, to wszystko, co wymienił, no może oprócz teze, która jest wspólnotą ekumeniczną, no to wszystkie pozostałe mieszczą się w Kościele katolickim. To znaczy są, kościołem po prostu. Ja rozumiem Państwa, że niektórym gitary na mszy świętej nie pasują, wolą organy, ale to są sprawy drugorzędne. Najważniejsza jest miłość. Oczywiście każdy ma prawo wyboru, czy pójdzie sobie do kościoła jakiegoś tam barokowego, czy pójdzie do kościoła dwudziestowiecznego. Chociaż tutaj wchodzi jeszcze ten problem parafii, który kiedyś omawialiśmy, że jakaś tam powinność obecności w parafii jest. Przynajmniej w święta, w Boże Narodzenie i jakaś łączność powinna być. Nie róbmy jednak z tego formy, jak się modlimy, w jakim języku się modlimy, jakie przyjmujemy gesty, istoty liturgii. Istotą liturgii jest miłość.
I były msze święte odprawiane w obozach koncentracyjnych, gdzie nie było ani gitar, ani organów, ani ornatów, ani dzwonków, ani świec. I były to najprawdopodobniej jedne z najpiękniejszych mszy, jakie się Panu Bogu podobały na świecie, kiedy ci ludzie ofiarowali swoje życie tam w cierpieniu. Dlatego pamiętajmy o istocie sprawy, żebyśmy z rzeczy drugorzędnych nie zrobili istoty. Istotą jest miłość Boga, miłość bliźniego, przekazanie sobie znaku pokoju i to, co człowiek ma w serce. Prawdziwy kult sprawuje się w duchu i w prawdzie. Kościół katolicki uwzględnia, tak jak mówię, pragnienia wiernych i docenia mszę świętą trydencką w jej formie i pozwala ją sprawować, ale miłość jest ważniejsza i braterstwo jest tutaj ważniejsze, dlatego sprawujmy i my mamy obowiązek, my rzymscy katolicy, uczestniczyć we mszach, we wspólnocie zjednoczonej z Ojcem Świętym. I następny list, którego autorką jest Marta. Mam pytanie dotyczące ułożenia rąk podczas modlitwy Ojcze Nasz w czasie mszy świętej. Niektórzy ludzie trzymają wówczas ręce rozłożone, ale jak czyni to kapłan? Co oznacza ten gest? I czy jakieś ułożenie rąk jest w tym momencie przez Kościół bardziej zalecone? Państwo pamiętacie ten gest, sami go wielokrotnie czyniliśmy. Wobec was wiele dzieci taki gest czyniło. Kiedy dziecko chce być wzięte na ręce, to dosłownie czyni taki gest, jak ksiądz na mszy świętej podczas Ojcze Nasz. Gest prośby, gest błagalny, jest to gest też uwielbienia, prawda? Jak małysz skoczy 197 metrów, to ludzie też tak ręce podnoszą i wiwatują na jego cześć, ale jest to gest błagalny. I tylko z tym, że jest to gest zastrzeżony dla księdza, w liturgii oczywiście, bo poza liturgią to wszyscy sobie mogą takie gesty czynić. A nas obowiązuje jedność znaków. To jest trochę niedobrze, że niektórzy wprowadzają znaki nieprzewidziane przez uczestnictwo w liturgii, przez władzę kościelną, bo ktoś musi uczestniczyć. Przepraszam, ktoś musi ustalić, jakim w danej chwili czynimy gest i to ludzie, co się na tym znają, właśnie ustalają. Robi się zamieszanie, prawda? Ktoś stoi w ławce, pani z lewej podniosła ręce, pan z prawej podniósł, ja nie podnoszę, to ja mam podnosić, to też tu w tym kościele się podnosi, czy się nie podnosi, jak to jest? I robi się zamieszanie. Właśnie ustalenie gestów ma spowodować wyraz jedności. To jest piękne, kiedy wszyscy wstają, kiedy się wszyscy kłaniają, takie wojsko Pana Boga, chociaż w sercach mamy bardzo różne rzeczy. Natomiast nie powinniśmy wprowadzać zamieszania i ktoś tak stoi, ktoś tak siedzi, ktoś tak śpiewa na inną melodię. To jest zawsze zgrzyt we wspólnocie. Ja odprawiam msze święte w Sejmie. Tam się nieraz zdarza, są ludzie z Kaszub, z gór, z Podlasia, z zachodniej Polski. Ktoś zaśpiewa melodię. To oczywiście nie jest niczyja wina, że takie zjawisko ma miejsce. I nagle ktoś zaczyna tą samą pieśń na trochę inną melodię i zgrzyta. I wszyscy tak się czujemy w jakimś dyskomforcie estetyczno-muzyczno-duchowym. Więc właśnie chodzi o ustalenie melodii we wspólnocie, ustalenie form modlitwy, ustalenie gestów. Krótko mówiąc, odpowiadając na to pytanie, w czasie mszy świętej rąk nie podnosimy na Ojcze Nasz. W imieniu nas wszystkich czyni to kapłan. Następny list napisał Tomek. Co można zrobić, jeśli ma się bardzo wrażliwe sumienie i ciągłe wyrzuty sumienia z powodu grzechów i upadków? Ja jestem właśnie osobą nadwrażliwą i ciągle męczy mnie poczucie winy, spowodowane najprawdopodobniej poczuciem niskiej wartości nabytym w dzieciństwie, perfekcjonizmem czy pychą. Dodam jeszcze, że od kilku lat uprawiam samogwałt, co nabrało już charakteru nałogu. Często jest tak, że idę do spowiedzi, a już nawet tego samego dnia dopuszczam do siebie nieczyste myśli lub po prostu upadam. Zawsze powoduje to, że się załamuję i tracę nadzieję, czy kiedykolwiek uda mi się uwolnić z tego grzechu. Tracę wtedy siły do walki z pokusami i po prostu ogarnia mnie bezsens. Co mogę robić? Jak można bardziej zaufać miłosierdziu Bożemu? Proszę Państwa, wielu rzeczy można używać prawidłowo i nieprawidłowo. Chrześcijaństwa można używać, mówię to oczywiście w dużej przenośni, prawidłowo i nieprawidłowo. Prawidłowo używa się chrześcijaństwa w ten sposób, jeśli w tej religii wchodzi się w żywą, zażyłą relację z Jezusem Chrystusem, przez Chrystusa z Trójcą Świętą, kiedy człowiek miłuje Boga, jest Mu posłuszny, kocha go, raduje się z tego, że został przez Boga wybrany. To jest wtedy, najogólniej mówiąc, chrześcijaństwo dobrze używane. Natomiast chrześcijaństwo źle używane jest wtedy, kiedy ktoś z tego robi przepisy dla uspokojenia swojego właśnie, tak jak to autor sam zauważa, poczucia niskiej wartości. Jestem do niczego, diabeł mówi. Jak to do niczego? Odmawiam dwa razy różaniec, byłem w kościele, mam 67 pierwszych piątków zaliczonych i poszczę. I wtedy jest to chrześcijaństwo źle używane. Oczywiście prawo w chrześcijaństwie jest, proszę Państwa, tak jak savoir-vivre powinien nam służyć.
żebyśmy w kulturze mogli spożyć wspólnie posiłek. Chłopak spotkać się z dziewczyną, więc jest savoir-vivre. On jej przystawia w restauracji krzesło. On idzie od strony ulicy jezdni, kiedy wędrują ulicą. Ale państwo wiecie, że przesadny savoir-vivre, czy w ogóle troska o formę, może zniszczyć relację. Chłopak się umawia z dziewczyną, daje jej róże. Ona taka zadowolona. Krzyśku, jaki jesteś kochany. Nie, nie jestem kochany, bo tu w tej róży nie ma jednego listka. Jestem drań, że kupiłem ci taką różę. Ona mówi, Krzyśku, uspokój się. A w ogóle to zobacz, wybrałem ławkę, na której są drzazgi, a tam gołąb narobił na tej ławce. Nie, widzisz, jestem paskudny, bo powinienem przyjść do parku rano i sprawdzić, która ławka jest najlepsza. Krzyśku, uspokój się, ty chyba oszalałeś. I proszę zwrócić uwagę, że jakieś drobiazgi powodują, że relacja się niszczy. Jeśli ktoś ciągle się zastanawia, ojej, chyba Wojcze nasz, jedno zdanie, nie skupiłem się. Ojej, Panie Boże, chyba nam przeświętą, to jak się spóźniłem, to już ona jest nic nieważna. Pan Bóg mówi, kochaj mnie. Kochaj mnie. Oczywiście jest troska o prawo, jest troska o to, żebyśmy robili bardzo solidnie, spełniali Boże prawo. Ale przede wszystkim miłość. I dlatego rada do autora listu jest taka, żeby się w ogóle, przepraszam, nawrócić na chrześcijaństwo z tej religii chrześcijańsko-podobnej. Bo używasz religii do czegoś zupełnie innego. To tak jakby ktoś, proszę Państwa, zamieszkał w samochodzie. No i mu niewygodnie, bo jak chce przejść z przedniego siedzenia na tylnie, to przez te nagłówki się tarabani i kierownica mu przeszkadza. I w ogóle spać jest niewygodnie. A ktoś mówi, ty, ale tu się nie mieszka, tym się jeździ. Jak to się jeździ? No dawaj kluczyk, jeździ, pokażę. O, kurczę, dom mi pojechał, ale fajnie. Tu jeździ, a śpi tam, trzecie piętro, mieszkania 17. A niektórzy ludzie zamieszkują w chrześcijaństwie i próbują robić nim coś innego, niż ono jest do tego przeznaczone. Jeszcze raz powtórzę. Jezus Chrystus, spojrzeć w oczy, pokochać, rozradować się, kiedy jest grzech, iść przeprosić, obmyć nawet łzami jego stopy, a nie obmywać łzami, jak ja jestem do kitu, jak jestem nędzny, jak ja mogłem tak zrobić. Wielu ludzi właśnie żyje w religii chrześcijańsko-podobnej. Oni też czytają Biblię, też chodzą na rekolekcje, ale to jest religia prawa, to jest religia przepisów, to jest religia wymogu, to jest religia bez miłosierdzia Bożego, którzy się tam katują w tej religii, jakoś się sami napominają. To trzeba się po prostu nawrócić na prawdziwe chrześcijaństwo. No tak, różańcem też się można zakatować. Dokładnie, wszystkim. Natomiast myślę, że tutaj ważną rzeczą, Tomek, jak sądzę, byś zwrócił uwagę na też pozytywne zagadnienia, które płyną z tego, co piszesz, mimo że to są rzeczy trudne. Ale na twoim miejscu, skoro zwróciłeś uwagę, że masz poczucie niskiej wartości, dostrzegasz sobie perfekcjonizm czy pychę i piszesz o jakimś trudnym nałogu, który cię niszczy, to myślę, że pozytywnym aspektem jest to, że już zauważasz to i wyrażasz w ogóle. Więc jest to jakiś punkt wyjścia, z którym można naprawdę dużo zrobić, bo to po pierwsze wymaga odwagi, a jednocześnie pokazuje, że nie boisz się dostrzegać prawdy o sobie. Tu jest już pewna cecha dojrzałości i zrozumienia. Zgadzam się jak najbardziej z panem Pawłem. Tylko pamiętaj, ty się sam chcesz nazwać dobrym człowiekiem. I szalejesz, bo się nigdy nie nazwiesz sam. Człowiek się sam nie może nazwać. Ktoś inny może nas nazwać. Rodzic, ojciec, matka, przyjaciel. Słuchaj, jesteś dobrym przyjacielem. Otóż uspokoisz się, kiedy usłyszysz to, co ci Jezus mówi, a przestaniesz próbować sam nadać sobie imię. Sięgamy po kolejny list. Bardzo krótki. Chciałbym zapytać o korzystanie z programu Kazaa. Czy to jest grzechem? Program ten służy do ściągania plików MP3 i innych. Autor nieznany. Proszę Państwa, no tak, ten problem piractwa wraca, ale nie dziwię się wcale. Najogólniej powiem, jeśli ktoś mi daje płytę, którą kupił sobie w sklepie i ja ją przegrywam, to grzechu nie ma. Jeśli z radia publicznego nagrywam sobie piosenkę Budki Suflera czy Kai, to grzechu nie ma. Jeśli natomiast wstawiam płytę na serwer, że każdy może ściągnąć, to to już jest nie tak. Także proszę o tym pamiętać. Ja nie korzystam z programu Kaza, ale jeśli są tam właśnie nowe płyty zastrzeżone prawami autorskimi do publicznego ściągania, to jest to niemoralne. Natomiast są takie utwory przeróżnego rodzaju, czy to muzyczne, czy filmowe, których sytuacja prawna pozwala na ściąganie. Ale uwaga, gdyż serwery, które zajmują się ich dystrybucją, zajmują się także dystrybucją na przykład pornografii i innych treści, no powiedzmy o wątpliwej jakości moralnej.
Więc w ten sposób też niejako nakręcamy koniunkturę właścicielom tych serwerów. Ja mogę tylko Państwu powiedzieć, jest czas wakacyjny, mogę Państwu zdradzić miejsce w internecie, gdzie jest kilkadziesiąt piosenek i można je ściągnąć za darmo. To są moje piosenki, przepraszam, ja nie jestem Kaja ani Budka Suflera, ale www.recol.prv.pl, moja twórczość sprzed lat, bigbitowa, kiedy miałem długie włosy i proszę Państwa, wydawało mi się, że porwę świat, ale świat mnie prawie porwał. Ale pioseneczki zostały, proszę Państwa, można ściągać, ja daję placet i coś tam dla dzieci jest. Następny list, którego autorem jest A. Jak mamy postępować w stosunku do ludzi, którzy nas skrzywdzili i nie poczuwają się do tej krzywdy? Powiedzieć, spokojnie powiedzieć. Proszę Państwa, my nieraz chcemy w drugiego człowieka wkrzyczeć naszą rację. Sam wiem nieraz, że jak się człowiek z kimś spotka i wejdzie w spór jakiś teologiczny, światopoglądowy, to chce się drugiego po prostu zmiażdżyć argumentami i koniecznie przekonać. I sam nieraz potem wstydzę się przed sobą i przed Panem Bogiem, że nie ufam mocy Słowa Bożego. Jeśli jestem czysty i to, co mówię, mówię po linii, że tak powiem, ewangelicznej, to Bóg przeze mnie niejako mówi, to moje słowo ma moc. I powiedzieć wtedy człowiekowi, słuchaj, według mojego rozeznania bardzo mnie skrzywdziłeś i bardzo cierpię. On powie, co ty głupi jesteś, bo ty tylko ci tyle chciałem powiedzieć. I odejść. I zostawić go z potęgą Słowa Bożego, która nie działa od razu automatycznie, ale jest wielką siłą. I modlić się, żeby to słowo w nim zakiełkowało, wzrosło. Powinniśmy. Natomiast liczmy się, że ludzie mają zatwardziałe serca. I słowo Pana Boga też często, i słowo Chrystusa odbijali jak piłeczkę ping-pongową. Jeśli ktoś nas krzywdzi, jeśli ktoś nas rani, mamy oczywiście prawo do obrony, właśnie obronić się słowem. Mamy prawo jeszcze zrobić to, że wzrywamy tę znajomość, wycofujemy się. Jeśli ktoś nas bardzo ciężko zranił słowem, czy nie tylko słowem, mamy prawo wejść na drogę prawa i żądać zadośćuczynienia, przeproszenia i zaprzestania takiego procederu. To chyba tylko tak, ale oczywiście działamy też z metodą ewangeliczną. Pierw napomnij w cztery oczy, potem napomnij w kilka par oczu, potem możesz donieść kościołowi. Niewątpliwie jest tchórzostwem, kiedy ktoś nas rani, a my mówimy, o, to tak, to fajnie mówisz, tak, no ja rzeczywiście taki jestem, prawda? Jak to się mówi, plujemy komuś w oczy, on mówi, że deszcz pada. Tak, nie powinniśmy ani siebie traktować, dawać siebie traktować, ani traktować innych ludzi. Te metody, o których ksiądz mówi, owszem, są bardzo dobre, tylko ten, do którego chcemy się zwrócić, musi chcieć nas wysłuchać jeszcze. Nie no, to mówimy, słuchaj, mam do ciebie sprawę, chcecie, tylko utkwiło mi, że my nieraz nie ufamy Słowu Bożemu, tylko swoim argumentom często i dlatego one nie działają, dlatego nam się nie udaje kogoś przekonać. Nieraz takie jedno słowo, on oczywiście powie, co ty głupotek gadasz, tam się czepiasz, ale odejdzie i zostanie to w nim. Jeśli my mu zafundujemy Słowo Boże, zafundujemy mu Słowo Boże, niekoniecznie cytat z Biblii, tylko prawe, słuszne słowo, a to już jest Słowo Boże. Myślę, że tu jeszcze takim aspektem, który może powodować trudność wejścia w taką sytuację, jest po prostu obawa przed konsekwencjami emocjonalnymi, bo tak naprawdę no, nie wiem, jak druga osoba, ta, do której chcemy się zwrócić, na to zareaguje. Może zareagować nerwowo, a to już jest jakiś koszt, który może to zranienie pogłębić. Najprawdopodobniej, bo jest napisane, ludzie, którzy nas skrzywdzili, nie poczuwają się do tej krzywdy, czyli oni jakoś najprawdopodobniej emocjonalnie zareagują. Można jeszcze powiedzieć, słuchaj, nie patrz swoją miarą, bo ty na przykład jesteś w środowisku, gdzie użycie słowa wulgarnego jest normalne. A ja, dla mnie jest to ogromne przeżycie, prawda? Kobiety są często wiele bardziej wrażliwsze niż mężczyźni. Mężczyzna tam strzelia, durna baba z ciebie, jesteś głupia baba, najgłupsza na całym osiedlu. I dla niego jest to może slang, który on się posługuje z kolegami w pracy, w zakładzie mechanicznym jakimś. A ona, bidulka, to strasznie przeżywa, ona się uśmiechnie, obiad mu poda. To kobiety nieraz właśnie mają jakąś taką naturę, przepraszam, może to nieprzemyślane do końca, co powiem, naturę męczennicy, że ona powie, tak, proszę mężu, masz zupę, a pójdzie do drugiego pokoju, płacze. Właśnie powinniśmy sygnalizować. Bardzo mnie zraniłeś. Mi się to zdarzało parę razy, że jakaś kobieta mówiła, ksiądz mnie jakieś słowem zranił 5 lat temu. Dlaczego mi pani od razu nie powiedziała? Tylko podziękowała za rozmowę, uśmiechnęła się, bardzo księdzu dziękuję, wyszła i potem mówi, ryczałam 3 dni. No, to trochę nie tak. Proszę mi dać szansę się nawrócić. Proszę mi właśnie zwrócić uwagę. I niektórzy ludzie to czynią, piszą mailem, księdza kazanie było za ostre tam. Ja już potem przy następnym się reflektuję. Właśnie w ten sposób powinniśmy sobie pomagać stać się lepszymi ludźmi.
Następny list napisał Bogusław, dosyć obszerny. Jeśli można, bardzo prosiłbym księdza Piotra o odpowiedź na następujące pytanie. Otóż jestem osobą niepełnosprawną, od lat ciężko chorującą na zanik mięśni. Choroba ta sprawia, że jestem zupełnie zdany na pomoc innych osób w codziennej egzystencji i nie pozwala na założenie rodziny. Jednak jak każdy mężczyzna, mimo nawet tej niepełnosprawności, odczuwam pokusy cielesne, napięcia seksualne itd. Mam z nimi problem, bo dodatkowo osłabiają i tak słabe ciało, uderzają w kruche zdrowie poprzez wyczerpywanie jego sił walką z naturalnymi potrzebami, które nie znajdują ujścia. Jak pisze święty Paweł, sprawiają często, że płonę. Na szczęście w Piśmie Świętym właśnie u świętego Pawła znajduje się jednak następujące zdanie. Tym zaś, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz tym, którzy już owdowieli, mówią, dobrze będzie, jeśli pozostaną jak i ja. Lecz jeśli nie potrafiliby zapanować nad sobą, niech wstępują w związki małżeńskie. Lepiej jest bowiem żyć w małżeństwie niż płonąć. Jak rozumiem, święty Paweł zostawia tutaj możliwość wyboru, daje osobom przegrywającym ze słabościami własnego ciała pewną drogę ratunku, wyjście z sytuacji. Tą drogą jest małżeństwo i w nim ugaszenie płomienia ciała, by sięgnąć spokoju niezbędnego dla codziennej egzystencji. Dla mnie jednak to droga nieosiągalna, ale osiągalne pozostają inne sposoby ugaszenia ciała związane z samozaspokojeniem. Czy więc sięgnięcie po nie w mojej sytuacji jest grzechem? Czy też może Bóg poniekąd stawia mnie w roli osoby drugiej kategorii, która nie dość, że musi zmagać się z krzyżem nieuleczalnej choroby, to jeszcze musi palić się w ogniu napięć cielesnych bez wyjścia opisanego przez świętego Pawła, jakim dysponują osoby pełnosprawne fizycznie. Autor listu sugeruje trochę taką sytuację, że mężczyźni zdrowi, którzy nie są kalekami, jeśli mają kłopoty z czystością, to mogą sobie znaleźć żonę, kobietę i wtedy już nie mają kłopotów z czystością, bo się rozładowują w małżeństwie. A on mówi, ja jestem chory, czy tam na wózku, czy przykuty do łóżka, nie mogę znaleźć żony, czyli jestem człowiekiem drugiej kategorii. Otóż, proszę Państwa, bardzo wielu mężczyzn, którzy mają kłopoty z czystością, po pierwsze nie może sobie tak od razu znaleźć żony. Także to nie jest tak, że ci, którzy są chorzy, jakoś to są w gorszej sytuacji. Wielu panów, jak nawet znajdzie żonę, to nie od razu tak sobie może zawsze, i to jest normalne, rozładować się kiedy chce. Proszę mi wierzyć, samogwałt dotyczy też małżonków, i kobiet, i mężczyzn. Dotyczy małżonków. Poza tym, nawet jeśli ktoś ma żonę, którą jakoś kocha, to wcale nie znaczy, że mu się nie zdarzy taka historia, że oszaleje z pożądliwości do koleżanki w pracy. Ja jeden pan mi mówił, że księdza, no u mnie w banku ja pracuję, te moje koleżanki pachną, stukają obcasami, chodzą, wszystkie są pięknie ubrane i są eleganckie. Ja jak mam słabsze dni, to po prostu wariuję, chociaż mam żonę, którą kocham, z którą współżyję, no ale diablisko kręci ogonem. Także problem nie polega na sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Można mieć żonę, z którą się współżyje prawie codziennie i można szaleć z pokus samogwałtu. Problem jest w tym, co ja mam w środku. Co ja mam wewnątrz. Tu jest problem czystości. Oczywiście to jakoś zależy też od sytuacji zewnętrznej, ale autor listu mówi, ja jestem w trudnej sytuacji zewnętrznej, bo jestem niepełnosprawny. Ale ktoś powie, ja jestem w trudnej sytuacji zewnętrznej, bo przez ścianę mieszka sąsiadka, która mi się niesamowicie podoba i ona będzie tu mieszkała jeszcze 20 lat. Ja nie wiem, co zrobić. Proszę Państwa, to są problemy. Koleżanka w pracy, która, przepraszam, chce mnie koniecznie poderwać i strzela spojrzeniami i dekoltuje się. Ktoś powie, to ty, Kaleko, przepraszam, że tak mówię, ty chory człowieku, to ty jesteś w dobrej sytuacji, ty siedzisz sobie w domu, oczywiście telewizor, billboardy, internet, prawda, a przepraszam, a lekarz, no wprawdzie lekarze przyzwyczają się tutaj na gości, oni patrzą na ciało kobiety jako na chore ciało kobiety, ale też, no, przepraszam, z tym kobiecym ciałem mają do czynienia na co dzień. Także to nie jest problem zewnętrznej sytuacji. Pan Bóg nam zewnętrzne sytuacje daje takie, że każdy z nas może się w niej doświadczyć i zwyciężyć czystość. Odpowiadam na pytanie, nie jest dla ciebie, drogi autorze listu, usprawiedliwieniem sytuacja, że możesz popełniać samogwałt. Nie możesz. A może ci właśnie Pan Bóg przez te pożądliwości miesza w życiu, że coś ci chce pokazać. Ja nie wiem co. Ja cię nie znam. Jeszcze raz powtarzam, Pan Bóg nieraz dopuszczając pokusy chce człowieka uratować przed czymś o wiele gorszym. Może, przepraszam, daję przykład. Może, ja to spotykałem nieraz u ludzi chorych. Są egoistami wielkimi. Myślą tylko o sobie. Widzą tylko swój problem. Widzą tylko swoją chorobę i wszyscy dookoła mają im pomagać. Jeszcze raz mówię, nie wszyscy tacy chorzy są i nie wiem, czy ty taki jesteś, ale może Pan Bóg mówi, człowieku, jesteś w potwornym egoizmie, więc ci
dopuszczę pokusy nieczystości, zacznę ci mieszać, żebyś zaczął myśleć, szukać, czytać Pismo Święte, żebyś się zaczął modlić, żebyś zaczął się kłócić ze mną, żebyś w końcu powiedział, Panie Boże, o co ci chodzi? I Pan Bóg powie, o egoizm, bo twoja cała rodzina chodzi wokół ciebie, bo jesteś człowiekiem zbuntowanym, bo nie ma w tobie dziękczynienia, bo w tobie są o wiele większe pokusy, pokłady zła, niż te sprawy związane z czystością. Nie wiem. Ale proszę mi wierzyć, problem czystości to jest problem nie otoczenia, tylko problem naszego serca. Przecież, proszę Państwa, gdyby dzisiaj wpuścić przed telewizor człowieka sprzed 70 lat, pokazać mu parę filmów, prawda? Pokazać obyczajowych. No. Pokazać mu parę stron w internecie, on by zwariował, a my się jakoś trzymamy, bo trochę żeśmy się przyzwyczaili, to fakt. Już nagie ciało nie robi takiego wrażenia, jak tam 50 lat temu, czy 70. Ale też człowiek się duchowo wyrobił, ustawił się. No przecież gdyby na każdą panienkę w mini sukience miał reagować oczopląsem, to żaden z panów by do pracy nie dojechał, bo by na latarni się rozbił. A kiedyś, gdyby się taka pani krakowskim przedmieściem w roku 1906 przeszła... No to wszystkie powozy by wjechały. Znaczy policja by ją spacyfikowała. A załóżmy, żeby jej nie spacyfikowała, to konie by się pozabijały o latarnię, prawda? Jakby zobaczyły taką, jak to mówią młodzież, taką laskę warszawską. Więc to jest kwestia ustawienia duchowego. To jest kwestia naprawdę mocy ducha. Pan Bóg chce cię może sprowokować do modlitwy, sprowokować do duchowości maryjnej, nie wiem, sprowokować do Biblii i dlatego dopuszcza ten stan walki, który wierzę, że jest trudny, ale nie droga na pewno przez rozładowanie przez samogwałt, nie droga przez popuszczenie sobie moralnych jakichś tam nakazów, tylko droga przez solidną pracę. Może Pan Bóg chce cię sprowokować do tego, żebyś na jakieś rekolekcje pychał, żebyś wstąpił do duszpasterstwa ludzi właśnie kalekich, chorych, może na rekolekcje ignacjańskie. Właśnie może tu jest rozwiązanie, tą drogą. Ja to chciałbym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, która mnie zaniepokoiła w tym liście. Mianowicie, że w jednym ze zdań pojawiła się taka niebezpieczna pseudologika, z której wynika, że współmałżonek służy zaspokajaniu drugiej osoby. No, to jest oddzielna historia, zgadza się. Kolejny list bierzemy w dłonie. Autorem jest, jak podpisał się, ja. Albo podpisała. A to jesteśmy my, proszę Państwa, żeby było jasne, że ja rozmawiam z my. No i pytanie brzmi następująco. Czy wdychanie tabaki jest grzechem i czy w ogóle zachęcanie innych do tabaki też jest grzechem? Ja kiedyś tabakę wdychałem. Sami żeśmy ją produkowali, nie powiem jak. Proszę Państwa, jeśli tabaka to jest... Znaczy, zdefiniujmy zjawisko. Te opiłki tytoniowe wdychane, żeby podrażnić tam i żeby sobie kichnąć parę razy, to nie wydaje mi się, żeby to było grzechem. Jeśli staje się zniewoleniem, uzależnieniem, jeśli ktoś przez to chce osiągnąć coś innego, przepraszam, może się też wdycha tabakę, żeby ten tytoń tam dostał się do krwi jakoś i żeby ta nikotyna, nie wiem, ale jeśli, przyjmijmy, jeśli ktoś od czasu do czasu poprzez ten pyłek tabaki podrażni swoje tutaj noc, żeby sobie kichnąć parę razy, żeby wstrząsnąć sobą, to nie jest grzechem. No, słynna tabakiera z pana Tadeusza, której nikt nigdy nie napiętnował, że co ten Mickiewicz wymyślił w tym panu Tadeuszu, wręcz przeciwnie, miała bardzo dobrą funkcję ta tabaka. Więc to byleby nie być jak tabaka w rogu. Nie być jak tabaka w rogu i no, nie zniewolić się, prawda? To każde zniewolenie. Można się zniewolić pyzami, Coca-Colą, prawda? Graniem w Piotrusia, te karty, taki Piotrusia wyciągało, prawda? Ale to jest swoją drogą ciekawe pytanie, proszę księdza, bo no tabaka to już taki obyczaj, który wydawać się gdzieś w zamierzchłych czasach pozostał. No tak, ja powtarzam jeszcze, żeśmy w szkole tą tabakę sobie tam jakąś kombinowali, trochę tego kichania wychodziło. Pamiętam oczywiście... Ja też pamiętam, ale to na zasadzie takich wspominek literackich. Chłopców z Placu Broni, jak oni przychodzili koło fabryki tytoniowej i sobie z okna, z parapetów ten pył ściągali i parskali, nemeczek mały parskał jak źrebak. Pozdrawiam wszystkich, którzy kochają Chłopców z Placu Broni, bo ja ich kocham, to jesteśmy jedną rodziną fanów tej książki. Słuchacz napisał list następny. Dlaczego w Księdze Psalmów... trochę tutaj drukarka... Moja drukarka jeszcze zepsuta, ale już teraz jest naprawiona, no, będzie wyraźnie. Spróbuję tutaj to rozczytać. Dlaczego w Księdze Psalmów tak są tak przekonani... Autorzy są tak przekonani o swojej sprawiedliwości. Jak na to patrzeć z punktu widzenia pokory? I po drugie, dlaczego w tejże księdze są takie prośby i zapewnienia, że Bóg wyniszczy niesprawiedliwych oraz wrogów autorów? Jak to zinterpretować we współczesnym świecie, także w modlitwie brewiarzowej?
Proszę państwa, dlaczego mnie, gdy byłem chłopcem młodym, denerwował święty Paweł, który się tak chwalił, a ja jestem właśnie, a ja tyle zrobiłem dla Ewangelii, a ja jestem wiernym wyznawcą Chrystusa. Tutaj odbijały się moje kłopoty z fałszywą pokorą, że o, ja tu taki do niczego, ja właśnie to, co państwo kiedyś mówią o Panu Bogu, że może drażnić ludzi Pan Bóg, który mówi, jestem wielki, wspaniały. My byśmy chcieli w Piśmie Świętym, żeby Pan Bóg powiedział, ja, Bóg, taki smarny Bóg jestem, taki słaby, do kitu czasami jestem, a tu Bóg tak się chwali. Proszę państwa, umiłowanie prawdy. Umiłowanie prawdy. Ludzie Boży, przede wszystkim sam Bóg, ludzie Boży, ludzie czyści, mówią prawdę. Jeśli jakiś ojciec wychowuje pięknie dzieci, naprawdę się stara, pracuje, gra z nimi w piłkę, rozmawia o ich tajemnicach, jest miłosierny, ale i stanowczy i mówi, ja jestem dobrym ojcem, to na litość boską on jest naprawdę dobrym ojcem i ma prawo to powiedzieć. Gdy powiedział, jestem marnym ojcem, oczywiście on powie, popełniam pewne błędy, nieraz się trochę lękam, nieraz nie wiem, co zrobić, ale proszę państwa, Pismo Święte zawiera słowa ludzi Bożych i oni naprawdę mieli prawo powiedzieć jak Maryja, jestem wielka w Magnifikat. Wielkie rzeczy mi Pan uczynił, będą mnie wspominać pokolenia. Proszę państwa, to jest właśnie paradoksalnie oznaką czystości i bliskości Boga, że ktoś potrafi powiedzieć tak, no 2 tygodnie temu dałem plamę, schurzyłem, ale wczoraj zachowałem się pięknie. Jestem z tego dumny, że Bóg pozwolił mi, bo wszystko jest z łaski Pana Boga, zachować się pięknie. Dlatego też i autorzy psalmów, autorzy natchnieni często mówią tak, jestem wierny Bogu, wiele cierpiałem i udało mi się wiarę obronić. Nie jedna siostra zakonna, nie jeden ksiądz, nie jeden człowiek świecki, pod koniec życia może powiedzieć różnie było, ale w powołaniu wytrwałem, rodzinę wychowałem, czy powołanie zakonne zrealizowałem i dziękuję za to Bogu. Zresztą taka jest budowa poszczególnych wersów psalmu, które często mówią najpierw o ucisku, a później tak, o tym dobrze, dobru, które z niego wypływa, przez oddanie tego Bogu. Proszę państwa, dlatego tu nas Polaków, którzy jesteśmy tak przesiąknięci, ja nie znam tak innych społeczeństw, tą fałszywą pokorą, my, proszę państwa, mówimy, jestem do kitu, ale jestem nędzny, gruby jestem, ale jak ktoś powie, ty gruby, byśmy mu ręce powyrywali, jak on tak śmie, a za godzinę mówimy, ty wiesz, ja to głupi jestem, taki ja głupi jestem, a jak mówię, ty, ale ty rzeczywiście jesteś głupi, jak śmiesz tak powiedzieć, czyli to jest właśnie jakieś niedowartościowanie, jakieś takie manewry psychiczne do jakiegoś zawalowania siebie i przyjęcia pochwał. Natomiast dlaczego w Starym Testamencie Bóg był, walczył i nakazywał Izraelitom walczyć mocno, twardo. Proszę państwa, jeśli walczyć na wojnie, to tylko twardo. Nasi żołnierze w 39 też ostro walili do szkopów, przepraszam, i nie można było, na wojnie się nie da prawdziwej wolniej, żeby mówić, uwaga, strzelam, prawda? Się strzela, się biegnie, się wali, się na bagnety idzie, to jest wojna. Proszę państwa, dlaczego tak Pan Bóg? Dlatego, że Pan Bóg jest ojcem, który złożył skarby dla całego świata w ręce Izraela. A były narody wokół Izraela, które chciały go po prostu zniszczyć, unicestwić. Jednocześnie zniszczyłyby dary Boże dla całego świata. Proszę państwa, załóżmy taką hipotetyczną sytuację. Nagle w Polsce zaczyna zdobywać wpływy sekta, która pali kościoły, morduje księży i zakonnice, pali Pismo Święte, zaczyna składać ofiary z dzieci, zmuszać kobiety do prostytucji sakralnej. No i, proszę państwa, opanowali Wrocław, opanowali Zieloną Górę i my mamy perspektywę, że nas, na przykład mnie księdza zabiją, katolików aktywnych też pozabijają, dziewczyny z Warszawy, z duszpasterstwa będą właśnie składać w ofierze. Co robić? Proszę państwa, bić się, żeby nasze dzieci i wnuki miały szczęście, były chrześcijanami, katolikami, żeby nas tutaj ktoś nas nie wymordował. Oni stawali wobec takiej perspektywy. Jacyś tam Filistyni, Amalekici to byli wyznawcy pogańskich religii, często szatańskich jakichś religii i trzeba było się bić. I tu było, proszę państwa, tu był wybór. Albo oni nas zniszczą, albo my ich zniszczymy. Natomiast myślę, że dzisiaj my powinniśmy czytać te psalmy również, jeśli chodzi o wroga, w takim wymiarze duchowym, eschatologicznym. Chociaż ja zawsze mówię, ten już oklepany przykład, jeśli ktoś wejdzie do twojego domu, weźmie łom i zacznie zabijać twoje dzieci, to ty weź szybko i zabij jego. No. Ale oczywiście dzisiaj odczytujemy, to na szczęście nie ma takiej sytuacji, że chrześcijaństwo jest tak zagrożone, że Kościół jest zagrożony zupełną likwidacją, eksterminacją, chociaż patrzymy na Europę i przyglądamy się, co się dzieje. Chociaż tu oczywiście jeszcze nikt nie strzela do chrześcijan, ale już łamanie prawa, wolności słowa i tak dalej się zdarza wobec chrześcijan.
to, co pan Paweł powiedział, odczytujemy to jako zdecydowaną walkę. Proszę państwa, niektórzy ludzie mówią, no tak, teraz jestem w grzechu, a spróbuję coś z tym zrobić za 2 tygodnie. Znaczy, powinienem tak, mam plan sięgnąć po taki artykuł na temat właśnie mojego problemu. Otóż nie, bracie drogi, to często mówię. Jeśli jest program komputerowy, który cię niszczy, wykasuj go w dzisiejszej niedzieli. I poproś przyjaciela, tak, żeby ci zaszyfrował w zakazanych witrynach, wrzuć wszystkie witryny niebezpieczne, niech ci ktoś, kumpel, czy koleżanka, czy twoja dziewczyna wpisze hasło, żebyś nie mógł w to wejść. Jeśli pokłóciłeś się strasznie z kimś, on cierpi, to dzisiaj, jeszcze jest po 22, czy tam któraś godzina w powtórkach, zadzwoń i przeproś. Chodzi o takie zdecydowanie. Powiedz nie. Jeśli ktoś cię wykorzystuje w złu, a ty mówisz, ojej, nie będę protestował. No tak przychodzi do mnie po pieniądze, ale tak daję mu parę groszy, a on się upija. No upija się. Nie, powiedz mu następnym razem, że nie dostanie pieniędzy na to, żeby grzeszył. O taką determinację chodzi. Kiedyś ta determinacja musiała przyjąć formę wojny. I proszę państwa, nie daj Boże, żeby się to kiedyś w historii świata powtórzyło, żebyśmy musieli z karabinami bronić chrześcijaństwa, naszych rodzin, naszej duchowości, naszego postrzegania świata i możliwości bycia blisko Boga. Następny list napisała Ola. Proszę o odpowiedź na pytanie, czy całowanie się jest grzechem. Nie wiem, czy jest to dozwolone w relacji chłopak-dziewczyna, tudzież narzeczony-narzeczona, czy trzeba poczekać z tym do dnia ślubu. Jak to wygląda między chłopakiem a dziewczyną? Czy to grzech, czy trzeba się z tego spowiadać, a jak między mężem a żoną? Nie ma grzechu? Chodzi mi o to, co należy robić, a raczej czego unikać, aby relacja chłopak-dziewczyna była czysta i aby nie mieć wątpliwości, że nie robi się nic złego. No oczywiście, teraz powinniśmy z panem Pawłem zrobić katalog pocałunków. Zacząć od pocałunku, prawda, z misiem, czy ze starszą babcią już, staruszeńką. Skończąc na pocałunkach namiętnych, rozpalających, prawda, gdzie jedno zakochane czy pożądające chce połknąć dosłownie drugiego zakochanego. No różne są pocałunki i różna jest ich klasyfikacja moralna. Proszę państwa, nie byłbym już takim pobożnym księdzem, żebym ośmielił się postawić tezę, że się całować nie wolno, bo już wtedy rozumiem, że jak Warszawa długa i szeroka, ludzie powiedzieli, nie no, Pawlukiewicz przegiął, pstryk, radio wyłączamy. Nie no, nie ma takiej pary na świecie chyba, przynajmniej w dzisiejszych czasach, która by się przed ślubem nie pocałowała, ale uważać trzeba. Ośmielę się stwierdzić, choć ekspertem takim nie jestem i nie bywam w tych sytuacjach, bo one się raczej dokonują w obecności 2 osób, ale wszystkie cudzołóstwa rozpoczynają się od pocałunków, przynajmniej w 90%. Wszystkie cudzołóstwa. Dlatego, proszę państwa, do czego ten pocałunek prowadzi, jaki on jest? W małżeństwie też trzeba uważać. Przepraszam, jeśli mąż mówi rozpalę żonę, ale ją zaraz rozpalę. Albo żona mówi, ja go rozpalę, a potem mu pstryka w nos dam i powiem, idę oglądać film. To pocałunek też może być grzechem, nawet w małżeństwie. Natomiast ja daję takie kryterium, które chyba w Polsce jeszcze funkcjonuje. Dotykajcie się tak, przytulajcie się tak, całujcie się tak, jakbyście się całowali pod kolumną Zygmunta. No to prawda, można się pocałować dziewczyny, chodzi chłopak i dziewczyna, całują się, nawet pocałują się w usta. Ale no jest pewna granica. Czy, przepraszam, tak jakbyś pocałował dziewczynę, no właśnie w klasie, czy w grupie studenckiej, czy na przyjęciu rodzinnym. Jeśli robicie coś takiego, że już byście, przed ślubem oczywiście mam na myśli, czego byście nie zrobili przy ludziach, tylko we dwoje już, bo to już granice intymności łamiecie, to coś już jest nie tak z tymi pocałunkami. Mój imiennik Paweł pisze, skoro Bóg stworzył świat i jest wszystko wiedzący, to przewidział również i to, że człowiek odwróci się od jego postanowień. Skoro Bóg stworzył wszystko, co dobre, to czemu człowiek zgrzeszył? A może nie wszystko było dobrem? Jeśli tak, to czemu zostało stworzone? Przecież dlaczego Bóg dopuścił do tego, by człowiek odszedł? Czemu poddał go takiej próbie, skoro wiedział o wszystkim? Mam wrażenie, że Bóg bawi się troszkę naszym życiem, uczuciami, warto to podkreślić. Ciężko mi żyć z tą niewyjaśnioną kwestią. Proszę o odpowiedź. Leitmotiv katechizmu poręcznego, temat dyżurny. Zacznę od tego. Jesteśmy wolni. To, co my zrobimy, zależy od nas. Ostateczne wybory zależą od nas. Pewne okoliczności są rzeczywiście od nas niezależne. Pan Bóg to wszystko wie, co my zrobimy, dlatego że On żyje we wszystkich czasach. Ja ostatnio państwu podawałem taki przykład. Jakby się cofnąć w czasie, gdybym ja się cofnął w czasie
1000 lat temu, prawda, to powiedział jakiś, nawet trochę więcej. Będzie taki Mieszko, on się ożeni z tą Dubrawką, ochrzci, prawda. Będzie miał syna Chrobrego, ten Chrobry to dużo podbojów, wojen będzie toczył. Szczerbiec będzie miał. Szczerbiec będzie, oni powiedzieli, Jezu, to wszystko już jest ustalone. Ja mówię, nie, ja się po prostu cofnąłem z roku 2005, ja to czytałem w książce od historii. Pan Bóg żyje we wszystkich czasach, bo jest poza czasem, ale to nie znaczy, że na nas wpływa, prawda? No, gdybym ja się tak cofnął, proszę państwa, do 74 roku i zaczął obstawiać mecze na totolotku. Polska, Argentyna 3-2. No, to niezła Polska, klasa by było. Włochy 2-1, Dejna strzela najpiękniejszą bramkę. To czyli to wszystko było ustalone. Nie, bo ja się cofnąłem w czasie. Dlatego ktoś powie, a jednak ja tego księdza nie rozumiem. Jasne, bo nikt z nas nie zrozumie, co to znaczy żyć poza czasem. Dlatego Pan Bóg, nie to, że nie było tak, jak my mamy skutki przyczynowe, skutek, przyczyna, skutek, przyczyna, skutek. To nie tak, że Pan Bóg stwarza i powiedział, o, ja cię stwarzam, a już wiem, że ty i tak zgrzeszysz i pójdziesz do piekła. Nie, to nie jest tak. Natomiast dlaczego Pan Bóg stworzył, ludzie odeszli? Jeszcze raz państwu powiem, żeby było coś pięknego, wspaniałego, musi być możliwość jednocześnie zrobienia czegoś złego. Jeszcze raz to państwu przypominam. No bo na przykład rodzi się dziecko, matka się cieszy, ściska, tuli. I ja bym przyszedł i powiedział, proszę panią, prawda, że jest to możliwe, że pani będzie się kłócić z synem za 20 lat? No prawda, proszę księdza, mogę się z nim... Na przykład to wybór studiów. Syn będzie chciał iść na architekturę, a pani na... No tak, możemy się kłócić. To pani mi odda to dziecko, umieścimy je w domu dziecka, proszę się zrzec praw macierzyńskich. No czy ksiądz zgłupiał? Ktoś kupuje Mercedesa, super, Sobiesław Zasada, wyjeżdża. Ja mówię, proszę pana, czy to jest możliwe, że pan zginie w tym samochodzie? Jest możliwe, to proszę mi oddać kluczyki i kartę wozu. Ktoś się zwariował. Proszę państwa, my się liczymy, my ryzykujemy. Ktoś, kto kupuje Mercedesa, wyobraża sobie siebie, że jedzie katowicką trasą, tutaj muzyczka gra z kompaktu. Klimatyzacja. Ale furmanka może wyjechać. No może wyjechać. Dziecko, decydujemy się na dziecko? No tak, mogę się z nim kłócić. Bierze pan ślub z ukochaną? Iść tak przed świętą Annę i powiedzieć, proszę pana, wziął pan dzisiaj ślub, tak, a możliwe, że pana zdradzi za rok? No możliwe, to panie, rozwódź się pan szybko z nią. Nie. Każdy, kto bierze żonę, ryzykuje, że będzie miał trudne z tym chwile. Każdy, kto rodzi dziecko, każdy, kto buduje dom, proszę państwa, liczy się z tym, że mu kiedyś ten dom ukradną, że się spali. Przepraszam, to jest realia. Każde dobro ma możliwość. I Pan Bóg nas stworzył, zaryzykował i powiedział, czynię cię wolnym. Możesz ze mną być, albo możesz odejść. Ale nie stworzył marionetek, nie stworzył lalek zaprogramowanych na siebie, bo to by nie było piękne. Piękny jest człowiek, który w wolności mówi, Boże, mogę od ciebie odejść, ale cię wybieram. I wielu ludzi tak mówi, wielu świętych tak Panu Bogu powiedział, ale niestety anioł Lucyfer i wielu ludzi mówi, Boże, mogę od ciebie odejść i skorzystam z tego i cierpią. Nawet szeroko pojęta etyka stawia wartość wolności wyżej niż życia, jako że życie jest tą wartością, która pozwala na przeżywanie wolności. Dokładnie tą wartością tak. Zasadniczą. Następny list napisała Magnolia. Niedawno usłyszałam w Radiu Józef pewną dyskusję, wypowiedź księdza na temat filmu Pasja i książki Kod Leonarda da Vinci. Nie znam ani jednej, ani drugiej pozycji, przepraszam, ale przeczytałem poprzednią książkę autora Kodu, Dana Browna, Anioły i Demony. Z tejże wypowiedzi zapamiętałam, że nie należy czytać książek reprezentujących treści antychrześcijańskie, nawet jeżeli one są fikcją, ponieważ nawet w ten sposób utrwalają się w nas w jakiś sposób, powodują zamęt. O książce wiedziałam jedynie tyle, że jest ona sensacyjna i że mówi w jakiś sposób o Kościele. Czytając pojawiały mi się myśli, czy aby w książce nie ma choć odrobiny prawdy, po czym odganiałam je następnymi, bo przecież to fikcja. Czy jedynie nie powinnam czytać tego typu książek, gdyż powodują one zamęt, a może jest to grzech? A czytanie książek, które zawierają w sobie opisy miłości pozamałżeńskiej, homoseksualnej, czy to jest grzech? Biorąc książkę do ręki, wielokrotnie nie mam pewności, co dokładnie znajdę w środku. No, ale można się domyśleć, proszę państwa, jeśli się bierze książkę wydaną przez księży jezuitów, wydawnictwa archidiecezji warszawskiej, gwarantuję, że nie zobaczycie tam państwo szczegółowego opisu związku seksualnego kazirodczego, czy w ogóle takich rzeczy. Natomiast kiedy kupujemy książkę o krzykliwej okładce, o tytule i kartkujemy ją, już widzimy, że są opisy takie czy inne, to możemy się spodziewać, jak ją będziemy czytać dokładnie, jaki to będzie miał skutek. Proszę państwa, czy należy czytać książki
które sieją, czy propagują kłamstwa o Kościele, czy nawet ukazują Kościół ze strony tylko ciemnej. Proszę Państwa, każdemu można zrobić zdjęcie tak, że on wyjdzie fatalnie. I pani tej Noemi Campbell, jak i Sophie Loren, jak była piękna i młoda. Można tak aparat ustawić, że wyjdzie fatalnie. I pana no, poza tym każdy może jakiś grymas zrobić, prawda? Proszę Państwa, ja mógłbym opowiedzieć Państwu dzisiaj 50, może 30, może 20 historii, jak się fatalnie jakiś ksiądz zachował, gorszących o Kościele. I gdybym Państwu takie historie, ja i często ktoś opowiadał, to proszę mi wierzyć, że wpłynęłoby to na spojrzenie o Kościele katolickim. To jest właśnie sfotografowanie z nie, bez dobrego miejsca. I nie powinniśmy oglądać takich zdjęć, bo one są fałszywe. Jeszcze raz Państwu powiem to, co mówiłem niedawno. Kościół się nie boi krytyki. Naprawdę są sympozja powoływane. Możemy spotkać krytyczny artykuł o duchowieństwie w Tygodniku Powszechnym. Więź nieraz coś nam skrytykuje, bo są takie gazety, które może mniej krytykują, ale są takie odważniejsze. Są takie fora ludzi duchownych i świeckich, gdzie się naprawdę dużo krytyki odbywa. Ale ta krytyka ma na celu dobro Kościoła. Ja w to głęboko wierzę. Ktoś się może w czymś zapędzić, ktoś może coś, ale generalnie nie chodzi tutaj o rozbicie. Dlatego nie powinniśmy tego robić. Jeszcze taki przykład, proszę Państwa, gdyby jakiś pan ma ukochaną żonę i widzi, że ta żona na przykład opowiada, wiesz, mam kochanie, takiego kolegę w pracy, dużo z nim rozmawiam. A o czym ty z nim rozmawiasz? Więc on bardzo dużo mi mówi, jaki ty jesteś głupi. Ale wiesz, mówi tylko prawdę, wykazuje mi błędy, może nieco koloryzuje, ale nie, ja cię kocham. Wiesz, tylko tak sobie go słucham nieraz, on cię zna, obserwuje cię i mówi, że jesteś głupi. To każdy może powiedzieć, słuchaj, no co to znaczy, że ty słuchasz kogoś, kto ci ciągle nadaje na mnie? Przepraszam, ale on cię w końcu jakoś przekona, wbije klina w naszą miłość. Zabraniam ci z tym człowiekiem rozmawiać, nie zgadzam się na to. I mielibyśmy rację. Gdybyśmy zobaczyli, że, przepraszam, wasze dziecko wychodzi na dwór i taki pan przychodzi, który dzieciom ciągle przy piaskownicy opowiada, że rodzice są niemądrzy. Państwo się powiedzieli, on coś zrobi złego w końcu z naszym dzieckiem. Chociaż on mógłby na przykład opowiadać same prawdziwe historie o terrorystach rodziców. Tak, ale wyłącznie negatywna selekcja. Wyłącznie negatywne, proszę Państwa, więc dlaczego mamy nie czytać książki? Ja jestem księdzem katolickim, kocham Kościół, jak potrafię i staram się coraz bardziej potrafić, ale gdyby mi ktoś zaczął pokazywać same jakieś antyklerykalne filmy, opowiadać jakieś historie, coś, to na mnie też by to jakoś wpłynęło. Ja nie chcę, żeby to... Ja kocham Kościół, wierzę, że jest to dar od Pana Boga, że Chrystus żyje w Kościele. Jestem gotów przyjmować krytykę. Sam z księżmi często krytykujemy i księży, i biskupów się rozmawia krytycznie, i siostry zakonne, i siebie nawzajem krytykujemy. Coś ty na tym kazaniu wczoraj powiedział. Ale to ma służyć dobru. Dlatego, proszę Państwa, rzeczywiście nie powinniśmy czytać. Czytajmy krytyczne opracowania katolickie. Przynajmniej nieraz ludzie niewierzący piszą, ale odpowiedzialnie. Natomiast Kotlą Narda da Vinci to jest parę bajek. Tam, proszę Państwa, tak, ja nie wiem, czy pan Paweł nawet, mi to kiedyś powiedział, czy to mówiliśmy na antenie, że tam się jest napisane, że ta coś osoba, co się tuli na piersi Pana Jezusa, to jest Maria Magdalena, prawda? Tak, tak, tak. A wobec tego, gdzie jest 12 apostołów? No. Skoro to jest Maria Magdalena, to jest 11, a gdzie jest Jan wobec tego? No tak. No to logiczne pytanie. Nie, no, tak, Jan pewnie gdzieś oddalił się z kosmitami, prawda? Nie, poszedł po gazety, takie poszedł teorie, po gazety tak, albo tak. Jest w łazience. Tak. Proszę Państwa, natomiast tak samo czytać opisy erotyczne, homoseksualne i tak dalej. Proszę Państwa, w każdym z nas drzemie erotyka. Ona w chrześcijaninie, który jest powołany do życia w celibacie u księdza, u siostry, powinna być wyciszona, ale w małżeństwie taka wyuzdana erotyka, pragnienia my mamy nieraz się odbijają różnej głupie. Powinniśmy to wyhamowywać. Każdy mały chłopiec jest potencjalnym homoseksualistą. Jeszcze to się różnie może u niego ustawić, dlatego powinniśmy odseparować od tych treści, które są po prostu niebezpieczne, mogą uczynić pewne nieszczęście. Natomiast no też trzeba tu zachować zdrowy rozsądek, bo i w trylogii są opisy, jak ten Kmicic tą Oleńkę przycisnął, to jak ktoś jest wrażliwy, to i to go może bardzo pobudzić, prawda? Ale musimy uważać, co nam się sączy do ucha, co nam się przez oczy sączy do serca i zachowywać po prostu pewną higienę. Mamy przykrą wiadomość dla Ciebie, Magnolio. Otóż czas dzisiejszego wydania katechizmu dobiega końca, a tutaj w Twoim liście dwa pytania, tak więc zapraszamy do następnej edycji i od Twoich pytań rozpoczniemy kolejne wydanie katechizmu. Ale mamy właśnie dobrą wiadomość, że zaraz za tydzień już się za to bierzemy. Dziękuję serdecznie i szczęść Boże. Z Panem Bogiem. Katechizm poręczny.
czyli Rozmowy z księdzem Piotrem.